część trzecia rozmowy o mechanizmach obronnych. Znaczy, no, właściwie większość listów, które dostaję, a ostatnio dostaję ich bardzo dużo, także nawet uważałam, że warto by było niektóre za zgodą oczywiście danej osoby upublicznić pod pseudonimem i dzięki w zgodzie tych osób wydałam ostatnio książkę, która, no, nawet było duże zainteresowanie na Kongresie Kobiet. W tej książce piszą do mnie ludzie o bardzo różnych problemach, ale właśnie ten problem przeniesieniowy czy konfliktów właśnie bardzo się mocno zarysował. Starałam się odpowiedzieć tak nie tylko do danej osoby, ale na tyle uogólnić problem, żeby każda osoba, która to będzie czytała, mogła znaleźć coś dla siebie, odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań. Tytuł książki jest Nie pozwól się krzywdzić. Nie daj się skrzywdzić, ponieważ jeżeli człowiek ma świadomość wielu rzeczy, ma świadomość, jak działają różne mechanizmy, może się przed tą smutną rzeczywistością, którą tworzy nieświadomie, może się w jakiś sposób obronić, czy pójść na jakąś terapię, czy porozmawiać z osobą, która może pomóc, typu psycholog, czy pójść nawet do psychiatry, jeżeli sprawa jest tak zaogniona, że już dostaje furii, agresji i sobie nie radzi. Więc odpowiadam na te listy w sposób taki ogólny, żeby każdy coś mógł dla siebie znaleźć. A jeżeli chodzi o działanie tych mechanizmów przeniesieniowych, to właśnie pierwszy list, w ogóle jak się otworzy książkę, pierwszy list porusza właśnie tego typu, gdzie młoda dziewczyna, zakochana w swoim partnerze, szczęśliwa, ponieważ człowiek darzy ją miłością, zrozumieniem, akceptuje różne jej mankamenty i to, co ona wyprawia. Mimo to ona ma wrażenie, że to jest coś nie tak i szczęśliwie napisała list. I z tego listu wynika, że właśnie w tych mechanizmach przeniesieniowych ona czuje, że coś jest nie tak, bo nagle dostaje furii w stosunku do człowieka, który kocha, zaczyna na niego krzyczeć, zaczyna mieć poczucie, że on ją zdradza, mimo że wie, że on tego nie robi, bo ją bardzo kocha, zaczyna go, bije go po twarzy, okłada pięściami po plecach. I tu wychodzi właśnie ten mechanizm przeniesieniowy. Prawdopodobnie ona nie pisze o swojej przeszłości, ale możemy domniemywać, że kiedyś, dawniej temu, ktoś ją musiał krzywdzić, ktoś musiał być w stosunku do niej tak okrutny, że a ponieważ nie mogła okazać uczuć tej okrutnej osobie, nagle dochodzą w relacji z jej miłością, z którą ma ułożyć sobie życie, wyjść za niego za mąż, nagle dochodzą do głosu te uczucia z przeszłości. Bo nie ma powodu tak naprawdę, żeby dostawać furii w stosunku do człowieka, który kocha i rozumie. Nie ma powodu, tak jak wynika z tego listu, żeby go bić po twarzy, żeby pięściami okładać po plecach. Dziewczyna się obawia, że on kiedyś tego nie wytrzyma i może ją rzucić i słusznie, jeżeli to będzie dłużej trwało, stąd jej obawa i pytanie, co z tym zrobić. No, tak jak mówię, ważne jest zrozumieć, żeby obie strony zrozumiały, że to są mechanizmy przeniesieniowe, bo wtedy mniej boli, jeżeli wiem, że wrzask do mnie nie jest do mnie tak naprawdę. Zabawa, rzucanie się przykładowo w siebie poduszką wzajemne może być zabawą do pewnego rozładowaniem, ale jeżeli to będzie potęgowało się i poduszka się na pięści zamieni, to już jest właśnie różnica. To zaczyna być ogromny problem. Szczególnie, że tu, tak jak ona pisze, to jest dwoje ludzi, którzy się kochają, rozumieją, chcą ułożyć sobie razem życie całe, a jeszcze ona pisze do tego, że ona jest osobą nieśmiałą i trochę wycofaną. Czyli jakby nie jest to osoba konfliktowa na co dzień, nie jest to osoba, która na co dzień jest zła, agresywna, wściekła. Czyli tu jest przykład 100% pewności, że ta agresja jest przeniesiona z jakiegoś innego okresu i do innej osoby tak naprawdę. No tak jest, jak ludzie przestają ze sobą rozmawiać. Mm-hmm.
tak jest, jak... Nie, oni rozmawiają, ale forma rozmowy jest coraz bardziej złożona i malenta, agresywna. To tak jak w rodzinie, rodzina się spotyka przy stole, jest wszystko okej. Ale kiedy rodzina przestaje się spotykać przy stole i każdy idzie w swój kąt, jeden do innego komputera, drugi do trzeciego komputera, do jakiejś zabrawy, następuje powoli rozkład rodziny. Bo brak rozmowy rozkłada więzi rodzinne. To samo jest im w sytuacji małżonków. Identyczne. Te same relacje występują. I wtedy zaczynają powstawać różnego typu problemy i konflikty. Bo tylko rozmowa, codzienna rozmowa, wyjaśnienie sobie różnych problemów buduje określone zdrowe relacje. Brak rozmowy lub rozmowa przerywana zaczyna budować różne negatywne związki i przyczynowe i skutki ciągnące się za tym. No, ale to jest temat nie tylko na wiele spotkań. A może byś zacytowała jakąś z tych, bo ogólnie mówiłaś o tej sytuacji. Mogę fragmenty tego listu. No właśnie, byłoby bardzo dobre, wydaje mi się. Ale proszę chwileczkę zaczekać. Gdzieś tu była ta książka. Czy nie leży tutaj? Leży, to już mam w ręku. No właśnie. Książka wygląda w ten sposób. Tytuł jest Nie daj się skrzywdzić. Nie daj się krzywdzić. Dziękuję. I... Bo to najlepiej na konkretnych cytatach. O, może powiedzmy, o jak to w sytuacji tej, co pisała. No i odpowiedzi. Tak. Niestety zdarzają mi się czasem niekontrolowane ataki gniewu, które są najczęściej skierowane przeciwko mojemu chłopakowi, którego kocham. Wyrzucam z siebie różne gniewne, często bezsensowne pretensje, wyrzuty, zarzuty. Zdarzyło się nawet, że uderzyłam go ręką w twarz. Innym razem okładałam go pięściami po plecach. Często problemy wynikają też z tego, że wyolbrzymiam różne rzeczy, różne zachowania mojego chłopaka, tak jakbym szukała u niego czegoś, działań, zachowań, przeciwko mojej osobie, których u niego nie ma naprawdę. Doszukuję się tego, że chcę mnie zranić, zdradzić, oszukać. Mimo, że go bardzo kocham, a on mnie również. I wiem, że nie zrobi nic takiego, co by było przeciwko mnie, co by mnie raniło, że chce spędzić ze mną całe życie, że ostatnią rzeczą, jaką by chciał zrobić, to rozstać się ze mną. A mimo to doszukuję się czegoś złego w kółko, przykrego, czego nie ma. Wpadam w panikę, kiedy idzie się spotkać z kolegami, kiedy rozmawia z ekspedientką w sklepie czy koleżanką, kiedy nie widzimy się przez kilka dni, przez jeden dzień nawet. Nie zawsze tak jest. Nawet jak wszystko ładnie i pięknie się układa, nagle, gdy coś mi się nie spodoba, z uroczej dziewczyny robi się wtedy dzikus i potwór ze mnie. Coś we mnie wybucha, coś się we mnie buntuje i nie wiadomo dlaczego rodzi się gniew, który przelewam na chłopaka, mimo że go bardzo kocham i raniąc go. On to dzielnie znosi, ale boję się, że kiedyś nie wytrzyma i odejdzie. Bardzo mi na nim zależy, nie chcę go skrzywdzić, bo go przecież bardzo kocham. Zupełnie nie wiem, co robić. To jest tak, jakby strach, że go stracę, zamieniał się w gniew. On jest moją pierwszą prawdziwą miłością, bo na innych kilku związkach bardzo się zawiodłam. Zawsze byłam odludkiem, raczej mało lubianą. Szara myszka, która miała problemy w kontaktach międzyludzkich. Zawsze miałam niski poziom samooceny i nie wierzyłam we własne siły. A mimo to jestem wrażliwa i wszystko strasznie biorę do siebie. A mój chłopak wiele mi daje i bardziej w siebie wierzę, przy nim perspektywa utraty jego napawa mnie lękiem. Wiem, że zawsze znajdę u niego wsparcie i zrozumienie. Sporo i szczerze rozmawiamy też o tych moich napadach gniewu i chcielibyśmy coś z tym zrobić.
Chciałabym umieć mój gniew powstrzymać albo kontrolować, co robić. Czyli tu jest przykład tego, o czym mówiłam, prawda? Dwoje tak. ludzi, którzy się kochają, natomiast no nagle pojawia się z bardzo błahych powodów wściekły gniew u osoby, która strasznie boleje nad tym, nie umie tego opanować, w związku z tym prosi o pomoc, bo boi się, że jej miłość nie wytrzyma kiedyś tego. Oczywiście teraz nie będę czytała mojej odpowiedzi, bo mniej więcej omówiliśmy ten temat i zachęcam, jeżeli ktoś ma jakiś problem, chciałby uzyskać odpowiedź, no to zachęcam do pisania na adres, który... Redakcja małpka Gazeta Autorów .pl. To jest adres redakcji tymczasowy. W następnym, w następnej odsłonie podamy adres dla pani, do pani psycholog. Prosimy do rady oczywiście. Prosimy o listy, o komentarze. Część odpowiedzi będzie za pośrednictwem odpowiedzi mailowej. Część będzie odpowiedzią w następnych odsłonach. Za zgodą danej osoby. Oczywiście, oczywiście, to jest chyba zrozumiałe, bo tajemnica danych osobowych i różnych innych, tak, żeby nie przybliżyć, żeby nie odkryć publiczności, kogo dotyczy, czy jakiś tajemnic, musi to być ubrana. Czasami w tajemnicę tak zwanej fikcji literackiej, co jest zresztą dopuszczalne, ale żeby tak, żeby można było naświetlić te problemy, które każdy z nas ma albo może mieć, może przeżywać w swoim życiu. Tym akcentem dziękuję Państwu za... Że powtórz adres jeszcze. Za wysłuchanie naszej relacji. Prosimy o listy, o komentarze na adres redakcja małpka gazetaautorów.pl. Gazeta Autorów razem pisana. Dla Nowej Telewizji PRS z panią psycholog Doradą rozmawiał Eugeniusz Chorow. Dziękuję.